Filip Lewandowski, MMA Rock, ze mną oczywiście trener Robert Jocz. Dzień dobry trenerze, kapitalna ekipa dzisiaj na sparingach. Wystarczająco osób, żeby zrobić dobry trening, dobre nazwiska, dobrzy zawodnicy, także tak jak to właściwie jak zwykle. Byli zawodnicy WCA i zawodnicy z Arachionu, bo Arachion dzisiaj przyjechał, fajne zaproszenie myślę. Od dziś tam współpracujemy. Raz ta współpraca wygląda, jest bardziej jakby bliska, że więcej sparujemy, a raz była tak, że przez rok nie ma tej wymiany, ale zawsze jest kontakt i jakoś tam umiemy znaleźć z powrotem jakby współpracę. Czasem, nie wiem, taki Mamet też przyjeżdża za Arachionem, czy raczej się nie pojawia? Zdarzyło się, że był. Zdarzyło się, że był, ale jakoś tam sprawy jakieś tutaj sponsorskie czy coś jakby go wyłączyły i chyba jeden trening tylko odbył, ale był. Kiedyś KSW miało taki pomysł na zestawienie Janka Błachowicza z Mamedem. Sparują czasem tutaj, jak się pojawia Mamed właśnie? Tak jak mówię, odbył się trening, ale jeden i drugi jakby zachowawczo się bili, jeden i drugi chyba nie chciał drugiemu zrobić krzywdy i taki raczej przyjacielski niż jakiś tam ostry sparing. Natomiast co do zestawień, no to ja nie ustawiam walk, także przygotowuję zawodników. A jak ten Darko Stosic a propos właśnie przygotowywania zawodników, bo chyba człowiek ma potencjał na pas KSW? Potencjał jest, jesteśmy bardzo zadowoleni tutaj z jego wizyty i jakby ze współpracy z nim jako zawodnikiem. Narzeka na jakby niedobór sparring partnerów, jakby typowego miejsca pod treningi i przygotowania MMA u siebie w Belgradzie, dlatego zdecydował się przyjechać tutaj. Myślę tak po rozmowie z nim, że jest zadowolony z przygotowań, ma formę, dzisiaj świetny sparring. Jutro wylatuje do Serbii i wraca dopiero na walkę. Myślę, że ta współpraca też będzie funkcjonować. Gdyby wygrał z Longerem i walczył z Defrisem o pas, to ma szansę ten pas właśnie zdobyć? Najpierw musi wygrać z Longerem, tak. Najpierw musi, a szanse są zawsze. Będzie to, tu będzie wysoko poprzeczka postawiona, także ja bym się tutaj najpierw skupił na tym i nie wybiegał w przyszłość. Skupił się w 100% na tej walce. Ale myślę, że on jest skoncentrowany, sfokusowany i chce wygrać. W jakiej formie jest Jan Błachowicz? Jan powoli się rozkręca, troszkę przyrdzewiały, trochę wolny, ale to powoli się będzie zmieniać, będzie nabierał szybkości, czuć lepiej timing. Czyli pas jeszcze przez kilka lat w Polsce. Mam taką nadzieję, życzyłbym sobie, żeby nigdy nie wrócił. Otóż to, Daniel Omielańczuk, bo też ma walkę niebawem. No jak jego forma wygląda? Tutaj mocno współpracowali z Darko. Tutaj przeciwnik Daniela idealnie jakby wpasowywuje się w warunki fizyczne Darko. I podobny styl, dobrze boksujący przeciwnik z umiejętnościami grapplerskimi, czyli jakby tutaj kopia Darko. Czy lepsza, czy gorsza, no to się okaże 11 września. Na koniec zapytam o zawodnika, który nie jest z WCA, bo z Arachionu, Kuba Wikłacz, też ma bardzo fajną walkę z Antunem Raciczem teraz na KSW 63. Jak to starcie może wyglądać, bo Racic to jest specyficzny zawodnik. No wszystko jakby, czy będzie kontrola z góry Antona Racicza na Kubie Wikłaczu i czy jakby będzie... Punkty będą szły z tej racji na konto Racicza. Jeżeli będzie walka w stójce, myślę, że będzie punktował. Ewentualnie też ma tutaj dobre jiu-jitsu jest tutaj ze strony zawodnika Arachionu. Także stawiam, no, to jest były mistrz, także jest doświadczenie, jest jakby... Widzi dużo, ma przegląd w walce, także tu będzie miał przewagę na tym, ale no tu jest młodość i dobre wyszkolenie techniczne, wola walki jest zmotywowany. Także stawiam 50 na 50. Teraz ostre... Sercem tutaj po stronie chłopaków, którzy przyjeżdżają, ale no rozum mi mówi, że to będzie trudna,
trudna walka. Ostre pytanie, trenerze. Każdy ma zaproszenie do WCA, nawet z warszawskich klubów. Tacy zawodnicy jak Michał Oleksiejczuk, bo on ostatnio wyraził chęć, powiedział, że chciałby przyjechać do WCA. O ile dobrze, to teraz... Są otwarte, jakby przerwał treningi, bo zdecydował się na współpracę z Mirkiem. Mirek, wiadomo, odradza na pewno na 100% odradza jakby wizyty tutaj w tym klubie, natomiast tutaj drzwi są otwarte i może przyjeżdżać, to nie będzie tak wyglądało, że każdy się rzuci na niego i będzie chciał udowadniać wyższość. Będzie to, jeżeli by to do takiej sytuacji doszło, to będzie to zrobione mądrzej, nie, na pewno nie będzie takiej sytuacji, że ktoś będzie tam się odgrywał, czy jakieś uwagi. My podchodzimy do sportu profesjonalnie i co mam więcej powiedzieć? Jeżeli by to się wydarzyło, no to ja gwarantuję, że nic takiego nie będzie. Super fajne podejście, o to chodzi. Taka ostatnia myśl na koniec. Pytałem o to też dzisiaj chłopaków. To samo się tyczy Szymona Kołeckiego. Jeżeli ma ochotę na przykład przyjść zrobić sparing z Jankiem, zobaczyć jak to wygląda na wyższym poziomie niż to robił dotychczas. Tak samo, drzwi otwarte. No właśnie, zapytam o tę walkę może Szymona z Zakopem. Jaki na to był plan? No plan był taki, że każda następna runda to będzie sukces. A znaczy nie udało się wyjść nawet poza pierwszą rundę. No nie jest to poziom Zakopa. Po prostu skorzystał z szansy, że KSW zaproponowało coś takiego i zaryzykował, ale no nic z tego nie wyszło. Wiele jakby nie stracił, bo nie spadł gdzieś z wysoka. Szymonowi też za wiele to nie dało, jakby doświadczenia nowego nie nabrał. Ale w tej pierwszej rundzie Jakob poszedł mocno do przodu i tam kilka razy trafił. Plan Szymona był taki, żeby zrobić blitzkrieg i się udało. Teraz doświadczenie zawodnika powinno mu powiedzieć, żeby zrobić wszystko, jeżeli dostaniesz mocne uderzenie, wszystko, żeby dalej być w walce. Powinien spróbować się kleić. Jeżeli nogi nie pracują, bo jesteś podłączony, jesteś na skraju knockoutu, proszę przynajmniej próbować się przykleić, można spróbować obalić, wciągać w parter. Jakob nie ma takiego doświadczenia, nie ma przeglądu walki. Cały czas się uczy, ale tu mentalnie myślę, że dobrze był tutaj, jakby nie okazywał strachu, niezdecydowania wejść do klatki, nie wejść, wycofywał, brał walkę, wziął, te przygotowania nawet wyglądały nawet solidnie, kilka sparingów naprawdę zrobił takich, że to nawet wyglądało i myślę, że to będzie jakby procent na przyszłość, jeżeli dalej będzie trenował, nie zgubi tego, co wypracował. Na koniec zapytam, trenerze, o walkę Borysa Mańkowskiego z Normanem Park na Fame MMA. Czy to jak gdyby rozpocznie pewien trend, że zawodnicy tacy z krwi i kości, którzy są w tym MMA od lat, będą walczyli właśnie do takich organizacji? Znaczy tak, ja na tą chwilę obserwuję z boku to, co się dzieje i nie wykluczam takiej możliwości, że w przyszłości będziemy przygotowywać takich zawodników. Zresztą tu już jakby gdzieś obok sekcji tutaj jako miejsca w klubie takie przygotowania już są. Zawodnicy tutaj, inni trenerzy takie działania, taką pracę podjęli. No ja też w przyszłości tego nie wykluczam. Na tą chwilę nie muszę, bo mam co robić i mam jakby czas jakby ściśle obłożony do tego kogo tutaj mamy. Nie muszę, ale nie, w przyszłości nie wykluczam. Wszystko ode mnie. Bardzo dziękuję za interesującą rozmowę. Mam nadzieję, że była interesująca i się podzieliłem, także kogoś to zainteresuje. Jestem przekonany. Raz jeszcze bardzo dziękuję.